Zobaczmy, czy będziemy potrafili obliczyć pole powierzchni takiego pudełka na płatki śniadaniowe. Mamy tutaj podane wymiary tego pudełka. Są różne metody rozwiązania takiego zadania, no i tutaj zrobimy to taką metodą, że zastanowimy się, jakie jest pole powierzchni tych ścian, które widać na rysunku, i jakie jest pole powierzchni tych ścian, które tam są gdzieś z tyłu, których nie widać, i weźmiemy pola wszystkich tych ścian do siebie dodamy, no i to będzie pole powierzchni całkowitej. No dobrze, no to zacznijmy od tej największej ściany tutaj przedniej, którą bardzo dobrze widzimy i obliczmy jej pole. To jest prostokąt o bokach 20 i 10 cm, czyli jego pole to będzie 200 cm kwadratowych. No napiszę to tutaj z boku. Mamy tutaj 200 cm kwadratowych pole tej przedniej ściany. No ale tam z tyłu jest druga taka sama ściana, której nie widać, ale wiemy, że ona jest tam z tyłu. I ona ma takie samo pole też 200 cm kwadratowych. No dobrze, jedźmy dalej. Teraz będziemy mieli tę ścianę tutaj na górze, to wieczko od pudełka. No to, to wieczko ma szerokość 10 cm, tutaj długość tej krawędzi to jest 3 cm to są 3 cm, czyli jakie jest pole takiej ściany. No tutaj mamy. Tutaj mamy 10, tu mamy 3, więc pole to będzie 10 razy 3, czyli to będzie 30 cm kwadratowych. Może wezmęcie mniejszy zielony, czyli tutaj będziemy mieli 30 cm kwadratowych. No, ale tutaj od spodu mamy drugą taką samą ścianę, która też ma 30 cm pole powierzchni. No dobrze, no i zostanie nam jeszcze teraz dalej ściana, która jest tutaj z boku z prawej strony która ma wysokość 20 cm, a głębokość pudełka jest 3 cm, czyli szerokość tej ściany będzie 3 cm. 20 cm razy 3 cm to oznacza, że ta ściana będzie miała 60 cm2, ta ściana boczna. Więc musimy do naszej sumy dodać jeszcze 60 cm2, no ale tutaj z lewej strony jest taka ściana, której nie widać, i ona jest taka sama, jak ta ściana z prawej strony. Ona też ma 60 cm Pole powierzchni. No i teraz wystarczy dodać wszystkie te liczby i będziemy mieli pole powierzchni całkowitej. Tutaj mamy same zera, tutaj mamy 3, 3, 6, 6, 18, czyli wychodzi nam 580. Pole powierzchni całego pudełka to jest 580 cm kwadratowych. Takie jest pole powierzchni całego naszego pudełka.